Panie, rozpocznę od takiego osobistego wyznania. Otóż ja Sokratesowi wielu cnót zazdroszczę, a w szczególności tego, że po uczcie platońskiej potrafił jeszcze się w swojej trzeźwości jakoś przejść i bez powodu rozważać różne inne filozoficzne sprawy. Myśmy wczoraj ucztę platońską taką zrobili, że mnie dzisiaj trudno się skupić i tym odstaję od moich kolegów filozofów. Dlatego to, co powiem, może być momentalnie jakby niespójne i może wyglądać. Ja będę puścić na powody żołądkowe. A tak? A ja żołądkowych nie mam, ale może nie jestem tak skupiony, jak powinienem być podczas wystąpienia. Ja, proszę Państwa, chciałbym taką roboczą, zaproponować taką roboczą, powiedzmy, odwołując się do wczorajszej dyskusji, barokową galaktykę idealności. Nie tak może powinienem nazwać swój referat. Tylko tego nie zrobiłem, bo nie zdążyłem tego przez ucztę wczorajszą zrobić, także jeszcze się nazywa, jak to nazywa. Chciałbym mówić właśnie o takiej barokowej galaktyce, czy ontologii idealności, ale żeby to zrobić, to jeszcze kilka takich drobnych, powiedzmy, takich zamiast wstępu, kilka takich drobnych myśli. Otóż dużo mówiliśmy o kwadratach i ja w zasadzie też chciałbym od kwadratu rozpocząć. Ja bym zadał takie pytanie na takim najbardziej podstawowym poziomie, w takim sensie, tak jakbyśmy to pytanie zadawali uczniowi szkoły podstawowej. Jak gdyby, czym jest ten kwadrat, jak gdyby, i co decyduje, że on jest tym, czym jest? To znaczy, co sprawia, że on jest identyczny jakby sam ze sobą, tożsamy sam ze sobą, powiedzmy. Na razie mówię o pewnych intuicjach, także nie będę bardzo ścisły. Tak nie odróżnia tożsamości od identyczności, ale powiedzmy, co sprawia, że on jest jakby tym kwadratem? Co musiałoby się wydarzyć, żeby on był innym kwadratem? I na tak podstawione pytanie uczeń naszej szkoły odpowiedziałby, że ten kwadrat, dlaczego jest tym kwadratem? Co musiałoby się wydarzyć, żeby on był innym kwadratem? No ma długość boków, tak? No tak, tak. Jeżeli ja wezmę kwadrat jakby większy, to będzie inny kwadrat. Tak? No my możemy sobie pomyśleć, że Gerbenowsko, że mówimy o idealnym przedmiocie indywidualnym. No i on jakby jest, jego jedyność jest charakteryzowana powiedzmy tym, że ma tę samą długość boków. To znaczy, gdyby te dwa kwadraty na pewno się jakby różnią, to są dwa idealne, indywidualne jakby obiekty, które różnią się tym, że jeden ma większą długość boku od drugiego. No i teraz, czyli w jakimś sensie to, co jest istotne, bo moje pytanie jak gdyby jest takie, to jak wyłuskać jak gdyby to, co jest, to, co sprawia właśnie ta cecha identyfikująca, przepraszam, identyfikująca, albo coś, co jak gdyby jest istotne. Tak? Jak wyłuskać jak gdyby to, co jest ważne dla danego obiektu no i co może stanowić jego, powiedzmy, istotę? Na razie mówię o takich drobnych intuicjach, już mam tych pojęć ściśle. No to teraz, ale czym jest, dlaczego akurat długość jakby tego kwadratu? Dlaczego długość tego kwadratu nie jest jakby taka sama jak ta? Dlaczego te dwa kwadraty jakby są różne? No i można jakby o tym myśleć też w taki sposób, ja takie zaproponuję myślenie, że te kwadraty jakby są różne, dlatego, że my w pewien taki nieoczywisty sposób, można to powiedzieć, wyciągamy jak gdyby jego istotne własności. A te istotne jak gdyby własności definiujemy sobie de facto, czy jakby myślimy o nich de facto, jako o pewnych niezmiennikach, pewnych zmian. Otóż to jest tak, jeżeli ja wezmę ten kwadrat i go obrócę, tak? Albo jeszcze inaczej go obrócę, albo go przesunę na przykład, tak? Tutaj go przesunę, ten sam kwadrat go przesuwam po płaszczyźnie. No to wtedy powiemy, to jest ciągle jakby ten sam kwadrat. Ale nie potrafię jakby zrobić z tego kwadratu tego, przesuwając, albo obracając, albo używając obrotu przesunięć. Tak? Czyli ja de facto o identyczności, o tym, co jest istotne jakby dla tego kwadratu, decyduje co? Decyduje, no to jakie zmianą on może być poddany, żeby, no jakby się nie zmienił. Tak? Czyli w tym przypadku my myślimy, jeżeli uczeń nam odpowiada o tym, że powiedzmy jest kształt jak gdyby, i równość boków, no to tak naprawdę myśli tym, że ten kwadrat się nie zmienia ze względu na co? Na sztywne, właśnie na obroty, przesunięcie i obroty przesunięcia.
Ale jeżeli sobie potrafimy, bardzo łatwo, bo jeżeli sobie wyobrazimy, że ten kwadrat jest z gumki na przykład, tak, i będę go sobie jakby rozciągał i ściągał, no to wtedy mogę sobie spokojnie powiedzieć, że jeżeli wezmę niezmienniki tego typu ciągłych przekształceń, obustronnie ciągłych, no to mogę powiedzieć, że ten kwadrat jest tym samym, co jakby co to. Co jest istotne? Już nie jest istotny ani kształt, nie jest istotna długość boków, no tylko istotne są inne własności. Własności topologiczne powiedzieliśmy. Jakie na przykład? Takie, że zarówno ten obiekt, jak i ten dzieli całą płaszczyznę na dwie części. Na to, co jest wewnątrz i zewnątrz. Że ten i ten obiekt mają, powiedzmy, jakieś, nie wiem, tylko dwa punkty rozpajające albo coś takiego. Bo jeżeli ten i ten, te dwa punkty wezmę, no to będą dwie różne figury. I tutaj też dwa punkty rozpajające wsadzę i będą dwie różne, powiedzmy, figury. No i w tym, powiedzmy, myśleniu no, jest taka idea, że to, co istotne, no to jest de facto pochodną zmiany. No, pewnego rodzaju zmiany. Istotność jest wyznaczana po prostu rodzajami zmian. I te rodzaje zmian są czymś pierwotnym. I to jest w ogóle główne przesłanie, powiedzmy, mojego wystąpienia. Oczywiście to w matematyce, to był program erlangeński, Felixa Kleina, który mówił, jeżeli chcesz zbadać jakby geometrię, to nie badaj tych kwadratów konkretnych, indywidualnych, bo one są pewną pochodną, są pochodną zmiany. Są pochodną jak gdyby pewnej struktury zmiany, bo te zmiany mają swoje struktury. Jeżeli wezmę kwadrat i zbadam jego symetrię, to okazuje się, że wszystkie te symetrie są po prostu grupą, zwykłą matematyczną grupą. Czyli jest pewna struktura algebraiczna, która odpowiada za to, jak ta zmiana wygląda. No i ten program Kleina został doprowadzony w zasadzie już do skrajności, można by powiedzieć, we współczesnej teorii kategorii. I chciałbym dzisiaj wspomnieć takich, powiedzmy, teoretyków, nie chcę powiedzieć idealistów, ale teoretyków idei. Pan profesor Błaszczyk jednego już wspomniał dzisiaj. Otóż to rzadko się o tym w taki sposób mówi. Niemniej to, co będę dalej jakby mówił, uważam, że w Polsce mieliśmy zresztą najpierw Borsuka, profesora Karola Borsuka, czyli matematyka, topologa wybitnego, który postawił pewne topologiczne zagadnienia związane z solenoidami. Czym one są, nie jestem w stanie tego wyjaśnić, bo sam tego dokładnie nie rozumiem, bo są jakieś powyginane, jakby poprzekręcane, jakieś torusy wielokrotnie. Postawił niemniej pewien problem topologiczno-algebraiczny. Ten problem był rozważany przez jednego z najpiękniejszych, Lemberg, matematyków XX wieku, też Polaka, który wyemigrował w 1939 roku z Polski, był rozważany przez Eilenberga i Eilenberg jakby zauważył takie algebraiczne jakby własności tego, można powiedzieć, geometrycznego powodu. No i spotkał się razem raz przypadkiem na konferencji z takim człowiekiem, który się nazywał Maclem. I oni się spotkali i okazało się, że jeden pracował jakby w algebrze, drugi pracował w, powiedzmy, topologii. No i na pewnej konferencji okazało się, że jeden i drugi mówią o tym samym, ale nie wiedzieli, o czym mówią. No i zrobili tak, że Maclean, Eilenberg musiał wcześniej wyjechać, Maclean musiał wcześniej wyjechać z konferencji, a Eilenberg miał jeszcze jeden wykład następnego dnia. Także Maclean zmusił Eilenberga, a miał już wtedy siłę taką, nie tylko powiedzmy matematyczną, także pewnie zmusił do tego, żeby ten wykład im opowiedział. No i jak mu opowiedział ten wykład, to przez całą noc się zastanawiali, co z tego wyszło, no i co tam tak naprawdę jest. No i ich wspólna praca, która była w zasadzie w 1945 roku opublikowana, to jest praca, która w ogóle w Transaction nigdy nie byłaby opublikowana, gdyby Eilenberg nie był tak silnym matematykiem, że zmusił redaktora Transactions do wysłania jakby tej pracy do młodego recenzenta, który bał się zrecenzować negatywnie tą pracę. Bo ona, czy niektórych matematyków, kolegów, którym pokazywali tę pracę, mówili, że ona jest o niczym. Że tam nie ma jakby żadnego wkładu. I ta praca została wspólna opublikowana w 1945 roku i tak się rozpoczęła teoria kategorii.
To jest taka analogia, powiedzmy, kategorii, o których chcę mówić. I dalej już nie będę mówił o tym, jak one się rozwijały. Niemniej mamy tutaj bardzo jakby polski, teoretyczno-ideowy, powiedzmy, można by powiedzieć, wątek. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o takie drobne wprowadzenie. Jak ja myślę o kategoriach tutaj, to nie myślę o kategoriach Arystotelesa, tylko myślę o kategoriach ujęć tutaj kategorii. Tak? Dlatego o tym wspomniałem. Wczoraj rysunek, tylko pewną strukturę powtórzę. Mieliśmy tutaj jakości danne. Pan profesor Dziwski tak mniej więcej to rozrysował. Tu mieliśmy niepotrzebne idee. Tak w takim sensie. To jest ingartenowska ontologia, ale były dwa takie, że one są niepotrzebne, a tu na dole mieliśmy tam różne takie już mniej, jak gdyby powiedzmy istniejące, o dużo niższym natężeniu istnienia, jak istnienie przedmiotów realnych i czysto intencjonalnych. Tutaj dyskutowaliśmy o relacjach pomiędzy nimi. No ja chciałbym taką wizję przedstawić, taką, że faktycznie te przedmioty tutaj, one są nieistotne. Gdyby te czysto intencjonalne i realne, tutaj otworzyłbym to i zrobił tak, że jakości, możemy sobie wyobrazić, że jakości idealne pokrywają całą tą tablicę, czyli nasza tablica, czy nasze uniwersum, czy galaktyka ontologiczna jest wypełniona gęsto jakościami idealnymi. Niektóre te jakości idealne się konkretyzują w zawartościach gdyby idei i zaproponowałbym jak gdyby taką, powiedzmy, wizję idealnego, powiedzmy, czy taką galaktyczną wizję idealnego świata, ale takiego tętniącego, jak gdyby, życia, tak? Który rozwija się z coraz bardziej, czy można powiedzieć, z takich prostych i najsilniej istniejących obiektów, powiedzmy, obiektów, jak gdyby, absolutnych, poprzez idee, które tutaj są konkretyzacjami właśnie tych jakości idealnych, nie wszystkich, tylko niektórych, i na samym końcu tego obiektu, tego powiedzmy uniwersum nieskończonego i tętniącego życiem, czy tętniącego właśnie zmianą, byłyby przedmioty czysto intencjonalne, czy przedmioty realne, które w oceanie, można powiedzieć, idealności są jakimiś drobnymi tylko i wyłącznie wysepkami. Także dzisiaj pan profesor Maciek wspomniał o tym, żeby mieć trochę przesady jakby w sobie. Także ja zaproponuję taką właśnie tętniącą życiem ontologię gdyby idealności. I to powiedzmy no jest pewnego rodzaju robocza wizja. Niemniej można ją w szczegółach próbować uzasadnić. I teraz mogę wrócić do mojej prezentacji. Skrócę ją trochę. Niemniej będę pokazywał właśnie jak można by w szczegółach tą wizję takiej struktury, jak gdyby, idealności opisać. Przy czym, tak jak pierwsza sprawa, która jest tutaj najważniejsza z perspektywy metafizyki, to przełamuję tutaj w takim sensie, że sądzę, czy stawiam taką tezę, czy hipotezę filozoficzną, że świat idealny nie jest niezmienny. To jest tak, że właśnie świat idealny jest czystą zmianą, a nasza, jak gdyby, intencjonalność czy realność, która jest na samym tutaj końcu, możemy powiedzieć, bo istnieje najmniej intensywnie z perspektywy ontologii egzystencjalnej Ingartena, tak? Bo jest jakby niesamoistna, powiedzmy, w przypadku przedmiotów intencjonalnych, czy niesamodzielna też, no to są tylko takie, powiedzmy, no właśnie jakieś takie fragmenty, jak gdyby, bytu, które trochę losowo są jakby porozrzucane jakby na granicach realnego, powiedzmy, uniwersum. Tak? Czyli raczej realnego, prawdziwego uniwersum, czyli uniwersum idealnego. I teraz to jest tylko wizja. A jeżeli idzie o szczegóły, to przedstawię tylko pewne pomysły jakby na szczegóły. Będę pracował nad książką w tej sprawie. I próbuję to opracować właśnie w takich no, bardzo szczegółowych, powiedzmy, aspektach. I na początku chciałbym powiedzieć o Platonie i Ingardenie, ale Platona pominę trochę, że mówiliśmy kilka słów o samym Ingardenie, dlatego że ingardenowska ontologia jest takim punktem wyjścia jakby dla mnie. Później powiem o tym, jakie ja metody używam w swoich rozważaniach. Nie jest to tajemnicą, że to jest metoda formalna i używam pewnych
pewnych struktur matematycznych. Nie jest to formalizowanie, jest to raczej modelowanie. Modelowanie przy pomocy właśnie bardzo bogatych matematycznych struktur, które nazywamy kategoriami. Następnie pokażę, jak to modelowanie wygląda i dlaczego mogę mówić o takim uniwersum. No i później mogę pokazać, jak to pracuje. Na przykład mogę odeprzeć wiele argumentów, które były na początku stawiane w teorii idei, ale też wiele jakby innych aspektów mogę wskazać, jak ta wizja wzbogaca w ogóle świat idealny. Zatem, tak jak mówiłem, Platona i jego krytykę Arystotelesa pominę przez ten wstęp, który był dłuższy. Krótko jeszcze powiem o samych ideach Ingardena, które, tak jak mówię, są tutaj takimi jakby punktami w tej, powiedzmy, gęsto wypełnionej matrycy jakości idealnych. Otóż geneza w ogóle, jak Ingarden mówi, geneza w ogóle myślenia o ideach to jest taka, że przedmiotom odpowiadają jakieś czyste istoty, czyli składniki pewnej wykraczającej całości poza ten przedmiot, wykraczającej poza przedmiot, ale z drugiej strony jakoś do niej przynależącej. Czyli no to jest taka podstawowa, powiedzmy, intuicja do tego, po co te idee w ogóle są wprowadzane. No i Ingarden odróżniał oczywiście w każdym obiekcie materię, formę i sposób istnienia. No to w przypadku idei one mają taką dwustronną, ale nie dwupodmiotową, jak te przedmioty intencjonalne, dwustronną formalną budowę. Otóż zawierają zawartości z jednej strony, czyli to jest to, co odpowiadało, powiedzmy, tym wyobrażeniom, że idea czegoś, no jest zawsze ideą czegoś, to znaczy jakieś przedmioty podpadają pod pewną ideę nie bez powodu. Tak, to są, być może są tam jakieś gestalty, jakieś kształty, no, o różnych rzeczach się mówi w metafizyce, jak i Platon też na różne sposoby to nazywał. Niemniej właśnie u Ingardena jest zawartość. Nie są to gestalty, nie są to kształty, tylko pewnego rodzaju zawartość, która odpowiada za to, że pewne przedmioty podpadają pod daną ideę. No i oczywiście druga strona formalna, w sensie formalnej ontologii Ingardena, to jest idea qua idea, czyli pewne określenie jakby samej idei. No to czy ona jest niezmienna? Na przykład Ingarden sądził, że ona jest niezmienna. Nie ma zmiany w świecie idealnym. No i tutaj moja jakby wizja oczywiście z ingardenowską w ogóle nie współgra. Tak? Także tutaj ja na pewnych intuicjach Ingardena się opieram, ale nie na wszystkich. Oczywiście wiemy, że idea jest tym, co jest czymś identycznym. To jest jedno ponad wiele, czyli czego wiele egzemplifikacji może istnieć. Na przykład realnie, ale też idealnie. Czyli konkretyzują się jakby idee, czy egzemplifikują nie tylko w bycie realnym. No i teraz co mnie faktycznie interesuje, to jest zawartość idei. Czym ona jest? Dlatego mogę mówić o tutaj w pewnych kropkach. Mam gęste uniwersum jakości idealnych, no i niektóre jakości idealne się konkretyzują. Tak, jeżeli jakość idealna się bezpośrednio konkretyzuje, no to mamy wtedy stałą zawartości idei. A jeżeli jakość idealna się, jeżeli konkretyzuje się możliwość skonkretyzowania się jakości idealnej, no to wtedy Gardner mówi o tym, że mamy zmienną zawartości idei. Czyli tak jak trochę już dyskutowaliśmy, idee są zbudowane z jakości de facto idealnych. Tak? Czyli one są podstawą, tak? Budulcem, jak sądzę, można powiedzieć, jakości idei są jakości idealne. Dobrze. Pewne rzeczy, o pewnych sprawach już mówiliśmy, o tym, czym się na przykład idee, co do czego się mogą różnić, także tego nie mówię. Druga intuicja, nie wspominam, druga intuicja pochodzi od pana profesora Kaczmarka i to jest intuicja, ja mówię o takich pierwotnych intuicjach jakby tego pomysłu. To jest intuicja taka, jak się zapoznałem z książką Indywidua Pojęcia pana profesora, to tam jest też pewna teoria bytu idealnego, w szczególności teoria idei przedstawiona. Pan profesor dzisiaj rano o niej wprost mówił. Nie mówił o najnowszych swoich osiągnięciach odnośnie idei, co raczej jeszcze o tych wcześniejszych. Dlatego nie będę tutaj szczegółowo jej omawiał, bo była dzisiaj omówiona. Jedna rzecz, na jaką chcę zwrócić uwagę, to jest taka, że mamy z jednej strony cechy istotne, atrybutywne za Wolfem, tak jak dzisiaj o tym była mowa. No i jak je charakteryzujemy? Charakteryzujemy je w sposób jakby funkcyjny.
To znaczy mamy jakby pewien zbiór cech i następnie jakby funkcje, które są 0 i na druga 1. 0 to jest cecha niespełniona, 1 jest spełniona, 1, 2, jakby wartość, jeżeli funkcja ma wartość 1, 2, no to jest powiedzmy ona nieokreślona. Tak? I co mnie tutaj interesuje, to to, że definicję przedmiotu idealnego. Przedmioty idealne są reprezentowane przez parę funkcji. To jest dla mnie najważniejsze. Co jest budulcem tutaj? Budulcem są po prostu parę funkcji, są funkcje. Czyli jakby coś, znowu jakby ta intuicja, o której mówiłem na początku, że to jest pochodna pewnej zmiany. Przedmioty idealne nie są jedynym przedmiotem, to nie jest bryła, stwardniała, skostniały jakby kamień idealny. Taki parmenidzysowy, po prostu jakby kulopodobny byt. Nie. Jakby właśnie tutaj jakby w naturalny sposób też jakby to wyskoczyło, że, on, że są złożone ze zmian po prostu. A z funkcji. No a funkcja to jest jakby, to jest odpowiedniość, to jest przekształcenie, to jest morfizm. To jest coś jakby, co odpowiada w matematyce za zmianę. Także to jest druga intuicja bazowa dla tego, co przedstawiam. I oczywiście, no, to dobrze, o tym nie będę wspominał, bo była o tym mowa. I teraz krótko o metodzie. Otóż, jak wiemy, Ajdukiewicz zaproponował na przykład do odrzucenia, do przedstawienia pewnych argumentów przeciwnych idealizmowi transcendentalnemu i idealizmowi subiektywnemu, zaproponował pewną metodę, którą nazywamy metodą parafraz, czy metodą parafraz semantycznych. Nie będę znowu szczegółowo o niej mówił, była też o niej mowa, już była ona wspominana. Niemniej szło o to, że jak mamy jakby problem filozoficzny, no i staramy się go jakoś na serio potraktować i jakoś wyanalizować, jak powiedział Kierkegaard. No a do tego jakby używamy no środków, powiedzmy, współczesnej nauki, tym w szczególności logiki i metalogiki, w przypadku Ajdukiewicza. No to co robimy? Staramy się dokładnie i jednoznacznie sformułować rozważane zagadnienie. Później wybieramy twierdzenie logiczne, metalogiczne, posiadające zbliżoną strukturę do problemu, który analizujemy. Następnie ustalamy pewne związki natury syntaktycznej, semantycznej lub pragmatycznej pomiędzy wyrażeniami i konstruujemy parafrazę, to znaczy zdanie o strukturze izomorficznej z wybranym twierdzeniem logicznym. To jest jednoznaczne przyporządkowanie znaczeń wyrażeniem z jedynki do dwójki. No i wtedy uprawacniamy, oczywiście nie możemy sobie jakkolwiek tej parafrazy zrobić, tylko ona powinna być uprawomocniona. I między innymi jak kiedyś dopuszczał metodę fenomenologiczną jako uprawomocnienie, czyli ja bym powiedział, no może to nie jest do końca fenomenologiczne, ale badanie zawartości idei może być uprawomocnieniem naszej parafrazy. Tak jak dla w zasadzie dokładnie to samo, czy prawie dokładnie to samo robią fizycy, na przykład w mechanice kwantowej, no to oni mają doświadczenie. Tak, ale nie mamy jakby doświadczeń tak w tym sensie, jak fizycy doświadczają. Niemniej my mamy pewnego rodzaju właśnie narzędzia, jak na przykład fenomenologiczne, które pozwalają nam jakąś tą parafrazę ważyć, czy ona jest jakby trafna na przykład, czy nie jest trafna. No i później wyciągamy konsekwencje z parafrazy i analizujemy jakby w ten sposób cały problem filozoficzny. Ajdukiewicz zrobił tak, że no, chciałbym się dokładnie dowiedzieć, czym jest idealizm transcendentalny. Nie rozumiał wszystkich, którzy o tym pisali, ale Rickert był najjaśniejszy dla niego, dlatego zrozumiał Rickerta. No i twierdził, że u Rickerta to wygląda tak, że istnieje podmiot transcendentalny, niezależnie od metafizyki czy struktury metafizycznej, czym on jest. Niemniej ma w sobie takie absolutne normy. Normy, które jeżeli spełnia, no to jakby wtedy mówimy o prawdziwym zdaniu, a jeżeli te normy, jeżeli zdanie, powiedzmy, czy sąd tych norm nie spełnia, to jest wtedy fałszywe. I w taki sposób, powiedzmy, wyekstrahował problem filozoficzny czyli idealizm, czy stanowisko idealizmu transcendentalnego z prac Rickerta. Następnie dokonał parafrazy, że sądy prawdziwe to te, które są podyktowane przez transcendentalne normy, czyli to jest, powiedzmy, to ekstrakt z prac Rickerta. No i parafraza na zdanie, zdania prawdziwe języka nauk przyrodniczych to te, które są jego tezami. No i jak już jesteśmy po stronie, powiedzmy, logiki, no to co zrobił? Mówi, no to mamy jakby twierdzenie Gödla, jakby wystarczająco, mamy język wystarczająco bogaty z arytmetyką, czyli wiemy, że nie wszystkie zdania jakby prawdziwe można
dowieść, plus zasada włączonego środka, jak gdyby i mamy, powiedzmy, no, niezgodność pewnego rodzaju. Zatem nie może być prawdziwe to zdanie, że zdania prawdziwe języka nauczowniczych to te, które są jego tezami. Zatem odrzucamy to zdanie, przechodzimy parafrazą w drugim kierunku i odrzucamy, czy mamy argument, już nie chcę powiedzieć, że mamy argument mocny przeciwko idealizmowi transcendentalnemu. Zatem co zrobił Ajdukiewicz? Myślę, że można to nazwać po prostu pewnego rodzaju modelowaniem. I to było modelowanie zrobione w takiej logicznej, powiedzmy, szacie, ale ono wcale takiej szaty nie musi przyjmować. Możemy pomyśleć o tym, że z jednej strony mamy pewnego rodzaju strukturę filozoficzną, na przykład ten podmiot, który coś generuje, model transcendentalny, no i po drugiej stronie mamy po prostu strukturę matematyczną de facto. I co musimy zrobić, to musimy odnaleźć jakby pewnego rodzaju związki pomiędzy jednym i drugim, oczywiście mając na uwadze doświadczenie, powiedzmy, czy filozoficzne doświadczenie, czy intuicję. Jeżeli mamy zatem argumenty, to jesteśmy po stronie, powiedzmy, już jesteśmy w matematyce. I w matematyce sprawdzamy dalej, co się z tym dzieje, a mamy jakby tam narzędzie i wnioskujemy. I później z tymi wnioskami wracamy do problemu filozoficznego. No i tak, w taki sposób możemy powiedzieć, robota ontologa formalnego wygląda. Czyli jest to rodzaj raczej modelowania, aniżeli formalizowania. Dlatego ja proponuję, żebyśmy raczej mówili w robocie formalnej o modelowaniu, a nie formalizowaniu. No i teraz moja propozycja tego typu modelowania jest taka, żebyśmy ideę, których jakby strukturę chcemy poznać, modelowali jako kategorie. Te kategorie za Eilenbergiem i MacLeanem. Czyli mówię tak, dla ćwiczenia ontologicznego potraktujmy kategorie po prostu jako ideę i zobaczymy, co z tego wynika. No i bycie taką kategorią, to byłaby stała idei. Tak? Bycie obiekty i kształki w danej kategorii, to byłaby zmienna idei. Tak? Bo każda kategoria składa się, powiedzmy, z obiektów jednej strony, a z drugiej strony pewnych zmian. Tak, usytuowanie danego obiektu w obliczu jakby tych zmian, tak zwanych kształek lub morfizmów, jakby to można powiedzieć w kategoriach, to jest istota tego obiektu. No i funktor, czyli relacje pomiędzy kategoriami, czyli relacje pomiędzy ideami. Zauważmy, że raczej tego w historii filozofii, o ile wiem, nie badaliśmy. Czyli mówiliśmy, że one są niezmienne, nie ma czegoś takiego jak przekształcenie jednej idei w drugą. Przynajmniej takie te wątki, jakby może nie są na wierzchu. A tutaj, jak mamy kategorie, no to możemy, to już dopiero wtedy się zaczyna ciekawie robić, kiedy pomiędzy kategoriami zaczynamy funktorami przechodzić. No i następnie, jak sądzę, to zdziwiło bardzo teorię kategorystów, że wyskoczyły jakby pewne rzeczy, które nazywają, nazywamy uniwersalnymi własnościami przekształceń bądź konstrukcjami uniwersalnymi. Okazuje się, że w zasadzie cała teoria kategorii jest z jednej strony, ona jest jakby kategoria jakby dynamicznie i z perspektywy tylko zmian podchodzi jakby do obiektów matematycznych, no a z drugiej strony okazuje się, że jak patrzymy tylko na zmiany, to na samym końcu, powiedzmy, tego procesu dedukcyjnego czy rozwoju teorii kategorii, dostajemy uniwersalne własności przekształceń. Coś, co jest identyczne wszędzie w matematyce, można powiedzieć. Między innymi pojęcie izomorfizmu, zdefiniowane w kategoriach, jest właśnie taką uniwersalną własnością przekształceń. Obiekty kategorii to byłoby to, jak obiekty podpadają pod daną, czy jak należą do danej kategorii, czy podpadają. Można by modelować wtedy podpadanie, uczestniczenie i naśladowanie, czyli te trzy standardowe relacje, które Platon wyróżnił pomiędzy ideami a przedmiotami. No i teraz już wchodzę w głębsze szczegóły. Otóż, bardziej szczegółowo o tym chcę opowiedzieć. Kategoria standardowo jest teraz definiowana jako właśnie zbiór obiektów, jak gdyby kształek, czy jakiś przekształceń pomiędzy tymi obiektami. Może to być na przykład zbiór złożony ze zbiorów i funkcji jako szczałek pomiędzy tymi zbiorami. Może to być kategoria złożona ze zbioru, czy nie ze zbioru, z pewnej kolekcji, powiedzmy, przedmiotów, kolekcji przestrzeni topologicznych i odpowiadających im przekształceń, czyli przekształceń o ustronie ciągu, czyli tak zwanych homomorfizmów. Kategoria może się składać z grafów i po prostu z funkcji, które strukturę grafową zachowują. Algebr Boole'a i po prostu funkcji, które zachowują
strukturę algebraiczną grup i homomorfizmów teorii grupowych i tak dalej, i tak dalej. Czyli kategorie pozwalają na, w matematyce przynajmniej, na rozważanie bardzo dużych kolekcji, a tak dużych kolekcji, że wielu twierdzi, że to jest w ogóle bez sensu, no bo w ogóle takie kolekcje nie istnieją w teorii mnogości. Tak, także nie ma w ogóle nawet sensu takie monstrua w ogóle rozważać. A okazuje się, że one są z powodzeniem od 60 lat, czy 80 już nawet rozważane. No i dobrze, jak mamy tego typu definicję, to zauważmy, że mamy z jednej strony obiekta, z drugiej kształty. Niemniej, to była jakby taka wyjściowa definicja kategorii i okazuje się, że możemy ująć, taka można powiedzieć substancjalna, gdzie mieliśmy obiekty, ale możemy też ująć jak gdyby ją relacyjnie. Jest druga definicja, w której w zasadzie mówimy już tylko o strzałkach i ich składaniu. Czyli mówimy o zmianach, możemy powiedzieć, i składaniu zmian. Tak? Czyli następowaniu po sobie różnych zmian. No i ta definicja, ona jest trochę bardziej złożona, już skomplikowana, jest równoważna definicji pierwszej. Czyli de facto jest tak, że o kategoriach tu intuicje zachodzą dlatego, że mówimy o kategoriach, a może powinniśmy mówić nie o kategoriach, tylko o kształtach, o morfizmach, po prostu o zmianie. Tak, że zmiana jest jakby tutaj pierwotna. Obiekty później się po prostu tylko rekonstruuje już w teorii, jako, no, czyli rekonstruuje jakby w teorii, nieważne już jak. Tak, one nie są potrzebne. De facto zmianą, możemy powiedzieć, nie są potrzebne gdyby zmieniające się obiekty. One mogą być początkiem albo końcem jakby zmiany, albo w jakiś inny sposób możemy je zrekonstruować. Zatem de facto dostajemy tutaj taką metafizykę, jak mówię, metafizykę bezobiektową. Tak jak Roland dokładnie mówił, bo homotopina teoretyków wyrosła w zasadzie w środowisku teoriokategoryjnym. Także to jest ta sama idea, o której mówił wczoraj Roland. Także zostały już idee, nic innego nie ma. Bo zostały kategorie i nic innego już nie ma. Bo wszystko inne można może nie tyle zrekonstruować, ale co najmniej je tylko opisać. Zatem taki parmenidejski, powiedzmy, obraz idei, który odziedziczył Ingarden, jak sądzę, no tutaj został zachwiany. To właśnie jest wprost na odwrót. To jest tak, że jak gdyby świat idealny i ta galaktyka jak gdyby barokowa idealności jest jak gdyby, można powiedzieć, czystą zmianą, a niezmienniki jak gdyby ewentualnie tej zmiany, to są te obiekty, o których my tutaj dyskutujemy i przypisujemy im takie, taką jakby ważną, powiedzmy, jakby rolę. Nie, właśnie, jest na odwrót. Jest tak, że zmiany i niezmienniki zmian jakby predeterminują, można by powiedzieć, to, co możemy powiedzieć o przedmiotach realnych, czy o przedmiotach czysto intencjonalnych, ale też innych. Dobrze, szczegóły będę omijał. Jestem w stanie zrekonstruować całą mereologię, raczej zrobił to Thomas Moorman, zrekonstruował całą mereologię w teorii kategorii i można pokazać jakby taką transcendentalną jakby mereologię. W ogóle pojęcie części i całości w zasadzie jakby już mamy za darmo, bo jest pojęcie podobiektu de facto, to jest jakby uniwersalna właśnie przekształceń, także mamy za darmo porządną transcendentalną mereologię. Mogę zdefiniować koniec i początek jakby idei, żeby mówić w ogóle bardzo szczegółowo o tym, czym jest ogólność idei. To jest obiekt zero, obiekt początkowy i obiekt końcowy w kategoriach. Mogę też, no i teraz standardowe argumenty, jestem w stanie odrzucić standardowe argumenty, które były przeciwko teorii idei wysuwane, też już przez Platona. Nie będę też o tym tutaj w wielkich szczegółach gdybym mówił, niemniej na przykład argument trzeciego człowieka, tam się pojawia taka ad infinitum rozumowanie. No to ad infinitum rozumowanie to jest po prostu definicja N kategorii współcześnie. John Beers w latach 2000, czyli całkiem niedawno, zdefiniował już porządnie pojęcie N kategorii i to nie jest łatwa definicja i nie jest oczywiste w ogóle jak to zrobić, ale w końcu to zrobiono. No i jakby to odpowiada wprost jakby na pewne wątpliwości odnośnie tego argumentu ad infinitum. Szczegółów nie będę podawał, niemniej to jest jak gdyby zrobione. Ten argument trzeciego człowieka to jest po prostu jakby, no tak można powiedzieć, można jakby ten argument spokojnie jakby pominąć i spokojnie spać. No i teraz kolejna jakby rzecz. Ten cytat podałem Witwickiego, no ja ciągle jakby uważam, że Witwicki po prostu był złośliwy w stosunku do Platona. Jak gdyby i tego jego nie przebaczam. To, że zrozumiał Platona lepiej ode mnie, nie ma sprawy, gdyby to
tutaj nie o to jakby chodzi, kto lepiej czy gorzej zrozumiał. Niemniej uważam, że po prostu właśnie jeżeli popatrzymy na to w taki sposób kategoryjny, to zarówno struktury logiczne, jak i struktury geometryczne, jak i topologiczne, jak i algebraiczne, one są wszystkie jakby jednym. Tak? One są wszystkie różnymi aspektami jak gdyby jednej i tej samej, jakby można powiedzieć, struktury. I jeżeli to jest dla mnie argument za tym, żeby mówić właśnie o kategoriach jako ideach też, bo się gdyby ujmuje gdyby wszystko w jednym. Tak? Zatem sądzę, że Witwicki jakby tego jakby nie zauważył. Jak się popatrzy na to, jak na przykład się N kategorie jakimi rysunkami właśnie, niebanalnymi, bo takimi homotypijnymi, to homotopie pomiędzy homotopiami, to, jakby to idzie w takim kierunku, żeby N kategorie zdefiniować, to właśnie jest jakby dokładnie to, o czym jakby Platon jakby mówił. Są takie konstrukcje trochę logiczne, trochę algebraiczne i trochę topologiczne. I tam się pojawiają struktury homotopijne. Jeżeli idzie o negację, bo jeden z zarzutów też jest taki, że to mamy ideę człowieka, no ale ideę nie człowieka, no to jest jakiś absurd, nie ma jakby idei nie człowieka. I to jest oczywiście też już mamy za darmo, można by powiedzieć, odpowiedź na to. Jest bardzo szczegółowa na to odpowiedź, kiedy i w jaki sposób można negować. To nawet z Wieśmią Kubisiem już napisaliśmy pracę, i to jest już opublikowane, jak można myśleć o negacji, jakby idei. Można powiedzieć, że jest coś takiego, a to może jakby na końcu, szczegółów nie podaję. Powstawanie nowych idei, z tego się wyśmiewał też Arystoteles, jest bardzo szczegółowe jakby opisywane to, w jaki sposób z jednej kategorii można jakby konstruować inne i jakby w pewnym uniwersum jakby kategorii, wszystkich małych kategorii, bo można rozważać sobie ideę, która jest złożona ze wszystkich, powiedzmy, małych idei. Tak? I tego typu problemy po prostu można bez powodu jakby analizować i wskazywać na jakieś sensowne struktury, które mogą powstawać jakby z wcześniejszych. No i teraz podsumowanie. Dzięki takiej wizji, to jest wizja, tam są szczegóły, nie wszystkie przedstawiłem, czyli powiedzmy, to jest pewnego rodzaju, no nie wiem, powiedzmy, metafizyka gdyby, czy idealności, czy struktura gdyby, galaktyki idealności. Dzięki temu można z jednej strony odrzucić szereg argumentów przeciwko teoriom idei, można, bo o tym nie była mowa, zauważyć pewne piękne rzeczy, o których teoretycy idei niestety, ale z tego co wiem, jak gdyby nie mówili. Otóż jest coś takiego, jak jest pewnego rodzaju symetria w teorii idei, która nazywa się dualnością w teorii kategorii. I możemy powiedzieć tak, że jeżeli byśmy tak to podzielili, to jakby ta połówka jest odbiciem lustrzanym tej połówki. Że jest coś, co zauważyli teorii kategoryści i tego w matematyce nie zauważył nikt tak, w takiej ogólności. Jak gdyby jest zasada dualności, która właśnie dzieli jakby w jakimś sensie na pół całe nasze uniwersum. To jest zupełnie nowy jakby motyw, który do teorii idei można wprowadzić i analizować. Kolejna rzecz, którą można robić, to można właśnie zauważyć to, co też kategoryści jakby zauważyli, to pojęcie jakby sprzężeń. Czyli jak niektóre, powiedzmy, jak wyglądają powiedzmy takie gestalty, czy takie jakby sprzężenia, takie jakby sploty, można powiedzieć, idei i jakimi rządzą się prawami. I według mnie to jest właśnie opisane jakby w pojęciu sprzężenia teoriokategoryjnego, które nie jest oczywistym pojęciem i też jakby w matematyce ma swoją doniosłą rolę. Można pojęcie idei wprowadzić, wymiarów idei, tak jak mówiłem o N kategoriach. Po prostu idee są wielowymiarowe, tak? Nie są jednowymiarowe. Co więcej, można zrekonstruować metodologię idei. Można mówić po prostu bardzo ściśle o pojęciu części całości idei. Przy pomocy, jeszcze raz powiem, pojęcia podobiektu, dobrze zdefiniowanego pojęcia podobiekt. Intuicja jest taka, no oczywiście zbiór jest pod zbiorem kolejnego zbioru, no to jest podobiekt, tak, podzbiór. Ale tu nie chodzi o czyste zbiory, wiadomo, w kategoriach. Chodzi o struktury i zachowanie struktur. Zatem, na przykład, jak mamy grupę i podgrupę i jej podgrupę, no to zachowujemy pewną strukturę, czy przestrzeń topologiczną i jej podprzestrzeń. Tak jak trochę idea baza i podbaza topologiczna. Coś się zachowuje. No i odpowiednim uogólnieniem jakby wszystkich tych pojęć jest pojęcie podobiektu w teorii kategorii. Jest zdefiniowane uniwersalnie, czyli niezależnie od kategorii. Czyli tylko teorii kategorii. No i aktualnie nawet sam organizowałem taką konferencję, dwie już konferencje, teoria kategorii w fizyce między innymi. Po prostu na czym polega jakby zagadnienie obecności w rzeczach.
Otóż okazuje się, że w mechanice kwantowej, ale nie tylko, we współczesnej fizyce, wykorzystuje się po prostu jakby kategorie i można w nieoczywisty sposób pokazać, w jaki sposób i ściśle jak gdyby idee, czyli kategorie, byłyby obecne w rzeczach. Czyli to pojęcie obecności można jakby w no, takich naprawdę drobiazgowych szczegółach próbować opisywać za pomocą właśnie fizyki matematycznej. No i o tym już mówiłem, to rozpoznanie aspektów geometryczno-logiczno-algebraicznych, czyli wszystkich. Tak? No i na koniec może tylko bym powiedział, że można powiedzieć, że tutaj jest dużo przesady, ale jestem właśnie zachęcony zostałem dzisiaj przez pana Poznawa Gisiaka, żeby używać i wyobraźni, ale też przesady filozofii. I to jest przesadzone. Niemniej jestem przekonany, że teorię kategorii można co najmniej potraktować jako teorię idei dla obiektów matematycznych. Do tego jestem jakby pewien i to można, jakby można podać szereg argumentów. Między innymi profesor Spiwak z ostatnio w takiej książeczce kategorii filozofii, kategorii Theory for Working Philosophers podaje, opisuje teorię kategorii jako model dla modelowania jak gdyby matematycznego. Że to jest jak gdyby teoria, która pomaga, jak gdyby, która modeluje sam proces w ogóle modelowania. Czyli de facto, no jakby wprost, znaczy może już wprost, ale de facto ona jest teorią idei dla matematyki po prostu. I to, co jak gdyby tutaj proponuję, to jest rozszerzenie jak gdyby tego modelu na szerszą galaktykę, taką barkową, taką barkową metafizykę. Okej, dziękuję bardzo, to proszę.